Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles. Jak zapewne pamiętacie, poprzedni odcinek był mocno niefortunny, jak nie widzieliście, no to zachęcam, żebyście sobie zobaczyli, chociaż w sumie to nie wiem, czy zachęcam. Trwał zaledwie 14 minut, a straciłem na nim 100 tysięcy medalików. No cóż, no czasem tak bywa, jakby ja tutaj, no nie wiem, jakoś mnie to aż tak bardzo nie smuci, zwłaszcza, że tak jak widzicie, mam już 19 tysięcy i szczerze 10 tysięcy medalików uzbierałem chyba na jednym live'ie, który tam trwał z półtorej godziny. Po prostu sobie grałem meczyki i uzbierałem 10 tysięcy medalików, chyba tak plus minus, a chyba 9 tysięcy dostałem, wiecie, po zakończeniu sezonu. Dobrze, zakręćmy sobie na start kołem i zapewne zapytacie, co my dzisiaj będziemy takiego ciekawego robili. No cóż, będziemy sobie po prostu odrabiali te medaliki, co nam w ogóle wypadnie. O nieźle, 50, to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie można tutaj w tym kole trafić. W każdym razie, będziemy sobie dzisiaj odrabiali medaliki, spróbujemy, jak wiecie, możliwie jak najbardziej zyskać, jak najwięcej zyskać, możliwie jak najwięcej zyskać, o tak to powinienem powiedzieć, i jak najmniej stracić. Ja nie będę oszukiwał, że troszeczkę w baloniki nie grałem, trochę nie grałem, więc... że tak to mogłem się troszeczkę, mój skill mógł tutaj troszeczkę spaść, troszeczkę spaść, ale mam nadzieję, że tragedii nie będzie. Zagramy trochę Speed with Fire, trochę normalnych meczy, ogólnie będziemy grali mecze za 2000. Na czym polega Speed with Fire? Balony można wysłać dwie rundy wcześniej, szybciej dostajecie te pieniądze, szybciej dostajecie ten przychód jakby. No i baloniki wysyłacie, które są wysyłane, lecą do obydwu graczy, tak? Czyli jeżeli ja wysyłam Rush, Regrow Rainbow Rusha, to i przeciwnik też otrzymuje Regrow Rainbow Rusha. W sensie, przeciwnik, to ja też otrzymuję Regrow Rainbow Rusha, to że przeciwnik to wiadomo, to by było bez sensu, gdyby był jakiś taki tryb, nie? Że baloniki, które wysyłacie, wysyłacie tylko do siebie, to było tak ultra bez sensu. Generalnie wydaje mi się, że ja zacznę sobie tak, Mag, małpka z shurikenami oraz tak shooter. Zapytacie, dlaczego w taki sposób, gdzie jest tak shooter? On był gdzieś na początku. Ponieważ spróbuję, o armata, super, spróbuję go pokonać Regrow Rainbow Rushem. Tylko muszę mieć tutaj na uwadze, że ten Regrow Rainbow Rush jakby wyślę również na samego siebie. Generalnie nie opłaca się tutaj za bardzo grać pod farmy, a to dlatego, że no tutaj jest ten speed i w ogóle i po prostu moglibyście nie zdążyć się wyfarmić, jeśli mam być szczery, więc raczej nie opłaca się tutaj grać pod farmy, bardziej opłaca się właśnie grać tutaj Ico, także ja również zamierzam tutaj właśnie grać Ico. No generalnie opłaca się tutaj dość szybko... No wiecie, dość szybko reagować. No i tyle. Baloniki mogą zostać wysłane dwie rundy wcześniej, tak jak widzicie. No ogólnie ja nie polecam na tego typu trybach grać farmami. Sorki, że się tak jąkam, ale jest pierwsza w nocy. Pierwsza 10 właściwie. Dość późno ten odcinek dla was nagrywam. No ale cóż, tak już czasem bywa. Okej, no ja muszę pamiętać, że ja sam siebie też raszuję. Okej, on ma wzory na balonikach. To jest dla nas teraz bardzo dobre. Dlaczego to jest dla nas dobre, że on ma wzory na balonikach? Ponieważ wiem jakby kiedy on wysła na mnie baloniki. Ponieważ zauważcie, że ja teraz, no na przykład... Wiecie, no skąd ja mam wiedzieć, czy to na przykład... Jeżeli ja wysyłam baloniki, to skąd mam wiedzieć, że to co stąd wylatuje, to jest to co on wysyła, a nie to co ja sam wysyłam, nie? No bo przecież tutaj to co ja sam wysyłam leci również do mnie, tak? A dzięki temu, że on ma właśnie ten wzór na balonikach, to mi się nie będzie mylić, więc to jest naprawdę spoko opcja i ona tutaj mi tak naprawdę pomaga, tak? Także tutaj on mi akurat pomaga. Dobra, myślę, że mamy dwa pioruny, to jest naprawdę spoko połączenie. Dodatkowo w ogóle wydaje mi się, że tylu magów jest w stanie mnie ochronić przed Regrow Rainbow Rushem. W sensie dostawię sobie zaraz jakiegoś drugiego i wydaje mi się, że będzie naprawdę spoko. Będziemy w stanie się spokojnie wybronić przed Regrow Rainbow Rushem ewentualnym. Zwłaszcza, że tutaj baloniki wokół tego baseniku tak się śmiesznie zawsze kręcą, więc myślę, że nie powinno być problemów. Na co warto zwrócić uwagę, to na to, że tutaj no moje Regrow Rainbow Rush może polecieć już w rundzie 11. Generalnie podejrzewam, że on gra, będzie próbował robić coś w stylu, znaczy albo oszczędza na skilla, albo oszczędza na to ulepszenie tutaj czwarte, tej małpki z shurikenami. Czwarte ulepszenie jest dość dobre, oba ulepszenia pozwolą mu wybronić się przed Regrow Rainbow Rushem, ale on nie ma nic co bije kamo. Okej, już postawił, więc spoko. Nie miał nic co bije kamo, teraz już ma. Okej, troszeczkę dostał, tak mi się też wydawało, że może troszeczkę na tym
ucierpieć. Dobra, ja mógłbym postawić, wydaje mi się, że mogę postawić kolejnego maga, którego ulepszę sobie na cofanie. W tym momencie nawet nie muszę się zbytnio martwić. Wydaje mi się, że regrow Rainbow Rusha mogę wybronić nawet z boostem. No okej, okay, on tak jak widzicie postawił tę małpkę z tymi shurikenami, ona jest naprawdę dobra i raczej regrow Rainbow Rusha powinna wybronić. Ja tam troszeczkę zeberek teraz na niego wyślę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Albo jak sobie nie poradzi. Okej, okay, poradził sobie. Ja również w miarę spoko sobie z tym dałem radę. Chociaż było troszeczkę niebezpiecznie, przyznam się szczerze. Czym by go tu można było zagiąć? Co jest takie dobre na te małpki? No niestety nic, bo jakby na tę małpkę, której bumerangi się tak śmiesznie kręcą, to dobry jest ceramik. Ale niestety ta też widzi kamo. Ta tutaj. Wiecie, ta z tą mechaniczną łapką, więc to raczej ceramik mi za wiele niestety tutaj nie da. Wydaje mi się, że warto byłoby ulepszyć sobie już maga jakoś pod ogień. No, myślę, że koniecznie dostawiam sobie kolejnego. Powinienem w ogóle troszeczkę zwiększyć swój przychód. Także zwiększmy, zróbmy to. Okej, okay, no poleciał sterowiec, spoko. Odpalimy skilla i myślę, że to nam powinno wystarczyć. Jasne, on zużył boosta, więc w ogóle super, super sprawa dla nas, bo ja teraz spróbuję... Gdybym spróbował wysłać na niego... Zróbmy tak. On nie ma boosta, znaczy zaraz będzie miał. Dobra, na razie nie będę próbował go pokonać, okej? Na razie nie będę próbował go pokonać, wystarczy mi, że mam to tutaj tego tak shootera ze skillem. Ewentualnie będę go sprzedawał i stawiał na nowo. Mam taki przychód co turę, że powinienem móc sobie pozwolić na takie manewry, no ale to oczywiście zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Okej, pyk. Dobra. Zawsze mam też te małpki z shurikenami. No nie powinienem mieć tu szczerze problemów zbyt dużych. Ulepszamy te za 3000. One są naprawdę dość dobre, a przede wszystkim zajmują mało miejsca. No to może brzmieć śmiesznie, ale to jest dość istotne, bo można ich dużo upchnąć. Więc naprawdę to jest akurat... Brzmi śmiesznie, ale to jest naprawdę dość istotna kwestia. Dobrze, zróbmy tak, że puśćmy może z 3 sterowce i zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Co wy na to? Ja myślę, że takie 3 sterowce byłyby ok. Tylko ja najpierw chciałbym mieć tu tego skilla, który by te sterowce ewentualnie spowolnił, nie? Żebym ja miał, żebym ja mógł sobie te sterowce spowolnić i na spokojnie, wiecie, na spokojnie sobie z nimi poradzić. Bo on w tym momencie, no, na 3 sterowce to myślę, że musiałby z boostem. Myślę, że musiałby z boostem na 3 sterowce. Zróbmy tak. Myślimy 3 sterowce, również one polecą do mnie, ja się nie przejmuję, robię coś takiego i w ogóle już mam po tych sterowcach, nie? On natomiast musiał to polecieć z boostem, więc no jakby dużo bardziej ryzykownie ode mnie. Ja w tym momencie co robię? No sprzedaję tę małpkę, powolutku się przygotuję, postawię sobie kolejną taką, wysyłam na niego ponownie... Tym razem 4 sterowce, niech będą 4 sterowce. Sam je spowalniam, odpalam skilla, niech będzie. Sprzedaję tak shootera, ponownie odpalimy skilla. Okej, okay, on już się wybronił na to. Spoko. Spoko, spoko. Musimy teraz uważać tutaj na nasz przychód bardzo, żeby się nie dać zbyt łatwo tu wypstrykać. Dobra, pyk, ulepszmy tych magów na ogień, bo już troszeczkę jednak, wiecie, te rasze mnie kosztowały. Jakoś sobie dał radę chłopak, no niestety niedobrze, że sobie poradził, no ale okej, okay, no ale okej, okay, my sobie też mam nadzieję, że jakoś poradzimy. No nie wiem, nie mam pomysłu szczerze, ja słabo gram late game, więc nie mam pomysłu, jak go teraz pokonać. Mógłbym próbować z zombiem, ale boję się, że ja nie wybronię się przed zombiem, nie? Więc jakby... Nie wiem, mogę jednocześnie sam siebie tak załatwić. No nie jestem pewien, nie jestem przekonany szczerze, co tutaj należy w takiej sytuacji zrobić. Jeśli ma być 4. Chyba, że... Nie wiem, czy ja na takiego zomka bym sobie poradził. Na pewno bardzo obniżyłbym sobie przychód i to też nie jest coś, co na... Wiecie, to też nie jest coś na pewno, co... co tutaj zbytnio by działało na naszą korzyść, jakbym sobie mocno obniżył przychód. On ma tak mało życia. No ale niestety, no to absolutnie nic tu nie zmienia. Dobra, zróbmy może... Ja bym bardzo chętnie wysłał na niego ten... Bym bardzo chętnie wysłał na niego jakiś, wiecie, jakiś czerwony sterowiec, nie? Tak mnie po prostu kusi
żeby na niego tutaj dziabnąć jakimś czerwonym sterowcem. W ogóle on nic na mnie nie wysyła, nie wiem czy to zauważyliście, bo gdyby na mnie wysyłał, to widzielibyśmy wzory na balonach, a nie widzimy ich, więc to oznacza, że on nic na mnie nie wysyła, więc okej. Okay. A to z kolei oznacza, że ma niekoniecznie zbyt wysoki przychód. Wyślę jeden czerwony sterowiec, to nie jest nic potężnego, on to powinien rozwalić normalnie, ale może go to sprowokuje do odpalenia boosta bądź skilla domku. Jeżeli by odpalił skill domku, okej, jakieś tam skille poszły. Okej, nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, że mogę mieć problem ze zwykłymi tymi. Okej, zróbmy to w taki sposób, ale niepotrzebnie już to odpaliłem, no ale skoro już poszło, to... Skoro już poszło, to trudno. Nie będę płakał, tak? Nie będę płakał, że już to odpaliłem. Okej, ja zrobię tak. Postawię sobie trochę tych małpek z shurikenami. W ogóle powinienem mieć ich dużo więcej, bo widzę, że już się tu powoli co nieco przebija. Wow, i to tak całkiem solidnie. Puśćmy może Feniksa jakiegoś, żeby to, wiecie, żeby to ogarnął, bo... Trochę się ten... Już się zaczęło tu mi troszeczkę przebijać i to nie ukrywam, że trochę mnie jednak... Trochę mi się nie podoba. Dobra, no tych małpek z shurikenami można upchnąć bardzo dużo. Powinienem w ogóle mieć dużo większy przychód, no ale... Tam pomińmy moje różne krzywe akcje z wysyłaniem balonów. Wydaje mi się, że on late game będzie miał mocniejszy, więc generalnie powinienem... Okej, spowolnijmy te sterowce, które tu są. Zróbmy tak. I no w miarę bez problemu. On może spowalniać, bo ma ten... Problem jest taki, że on może spowalniać te sterowce, bo ma... I odpalmy drugiego Feniksa. Dobra, muszę szybko dostawić może jakiegoś skilla. Dobra. Okej. Jakby wydaje mi się, że najlepiej, gdybym zbudował teraz jakąś dużą defensywę szybciutko. Tylko trochę mi... Jeszcze trochę mam za mały ten przychód, nie? Żeby tak się szybko w miarę rozbudować. Ale w miarę, wiecie, jakąś mocną defensywę zbudować i wysłać na niego dużo sterowców. Plus jakby korzystając z tych raszów, które są tutaj w tej grze, tak? Że tak to ujmę. Bo już teraz, jakby na to nie patrzeć, w 35 rundzie to już sama gra nam serwuje naprawdę mocne rasze. Więc jakby wydaje mi się, że powinienem również z tego korzystać, tak? Może jakiś pancerz? Myślę, że jak ja bym wysłał jakiś regrow, coś takiego, nie? To by mu dało troszeczkę, wiecie, troszeczkę popalić, bo tak patrzcie co on ma. Większość małpek ma z shurikenami, nie? Więc te z pancerzem w sensie powinny się naprawdę fajnie przebijać, moim zdaniem. Okej, spróbujmy zrobić coś takiego. Wyślijmy na niego z boostem te baloniki. One polecą również na nas, w sensie te sterowce. One polecą również na nas, ale... Te po naszej stronie nie będą zboostowane, więc teoretycznie ja zyskam trochę czasu, boję się tylko, że... Okej, zróbmy tak. Teraz robimy tak. Pyk, teraz robimy ze skillem szybciutko. Szybciutko reagujemy. No, bo świetnie, Filip. Teraz to żeś zareagował, że ho. Taktyki, kurcze. Ja w to jednak nie umiem grać, wiecie? Ale szkoda. Dobra, no chciałem po prostu to skończyć, przyznaję, że chciałem to skończyć i no wyszło jak wyszło. No dobrze, teraz w takim razie może weźmy normalny meczyk, żeby to jako tako odrobić. Albo nie, gramy dalej Speed with Fire. Ja się, wiecie, ja to muszę odrobić. Niepotrzebnie chciałem to za wszelką cenę skończyć, mogłem jeszcze trochę po prostu pograć, tak? Chciałem już za wszelką cenę skończyć, no i w efekcie... Widzieliście, co się w efekcie stało. Tym samym składem gramy, bo moim zdaniem to jest dobra taktyka. No tak jak mówię, nie zagrałem jakby, bo docelowo chciałem gościa wykończyć regrow Rainbow Rushem, ale to tam by nie zadziałało, ponieważ, bo on ogólnie regrow Rainbow Rush, jeżeli macie możliwość wysłania go w 11 rundzie, to jest dość mocny pomysł, ale to tam by nie zadziałało, bo on miał tę małpkę z tymi, z bumerangami, w sensie tę małpkę z bumerangiem ulepszoną na 4-0, która się świetnie sprawdza na tego typu rasze, po prostu, więc nawet nie mam regrow Rainbow Camo, ona i tak by zatrzymała, więc to byłoby troszeczkę bez sensu, tak mi się wydaje. No dobrze, szkoda, że ten pierwszy mecz przegrałem, bo... No bo jednak można by go było wygrać, nie? Można by go było wygrać, okej, no gościu mnie raszuje, również ma wzór na balon... Również ma wzorek na balonikach, więc będzie mi łatwiej rozpoznać, które baloniki są moje, które są jego.
Dobra, zróbmy tak. Wysyłajmy na przemian, wiecie, bo jednak Mac jest słaby na szybkie baloniki, więc... Aha, no fajnie, ja często zapominam, że ja wysyłam również na samego siebie też, nie? Okej, mam w tym momencie... No, on mocniej dostał, ale to chyba dlatego, że on w ogóle nie postawił igieł, nie? Tak mi się wydaje, że on w ogóle nie postawił kolców. Co ten komputer tak głośno pracuje? Ile tam program pokazuje? Zużycie CPU 25%. Nie, no to jakaś tragedii nie ma. A nie, jakoś głośno pracuje. Dobra. Można by tu postawić reaktor. On byłby świetny na regrow Rainbow Rusha. Okej, może w ogóle to można by postawić drugiego maga, bo... Szybko, z Fireballem. Czy to jest... On zużył boosta, więc wydaje mi się, że to go w ogóle wykończy teraz, wiecie? Zwykłe te czarne baloniki przemieszane z zielonymi. Jedno HP mu zostało. Co za oszustwo. To ja nawet nie mam pytań. Dobra, postawmy tu sobie może coś tu postawmy ogólnie, okej? Okay? Może coś tu ogólnie postawmy. Nie, jak ja nie lubię, jak komuś, wiecie, jeden HP zostanie, bo to jest wtedy takie... Raszuje się go troszeczkę bezmyślnie, bo chce się go za wszelką cenę wykończyć, a to w tym momencie nie ma sensu, nie? Bo on może dalej ze mną wygrać, tak? Wiecie, no w tej grze nie chodzi o to, aby zbić jak najwięcej HP, tylko o to, żeby zbić całe HP, tak? On dalej może jakby... Jak najbardziej może ze mną dalej wygrać. Postawię sobie już powolutku tutaj tak shootera, bo oczywiście będziemy dążyli do tego, aby go wykończyć zwykłym, pospolitym regrow Rainbow Rushem. Zresztą mam właśnie w planach. A do tego przyda nam się tak shooter. Chociaż nie wiem, czy to tu przejdzie z Destroyerem. No nie jestem przekonany. Taki regrow Rainbow Rush przejdzie tu przez... Aha. Z Camo Rush poleciał, no spoko akurat. Chociaż ta, świetnie. To było głupie, co zrobiłem, bo skill tak shootera nie widzi camo. Nigdy tak nie róbcie, bo skill tak shootera i tak nie widzi camo, więc to, co zrobiłem, trochę nie ma sensu. Zróbmy tak, kupimy sobie reaktor. Próbujmy... Okej, bo teraz tu nie mam tego skilla, bo już to sprzedałem, dobra. W ogóle to powinienem przychód sobie zwiększyć i to tak solidnie, bo to, co teraz tutaj jest, to nie jest zbyt imponujące. Powinienem mieć dużo większy właśnie ten przychód. Okej, on ma inżyniera. No średnio. Tu myślę, gdzieś w ogóle powinien stać ten mag, który cofa, nie? To tak uważam, że tak powinien gdzieś tutaj ten mag, który cofa, powinien zostać przeze mnie postawiony. On ma te statki. On wystarczy, żeby na mnie wysłał teraz sterowiec, nie? I on to zresztą pewnie zrobi. Zrobił to już. Powinienem sobie akurat z tym poradzić. To zostawmy. Nie. Nie chcę tego rozwalić. No dobra, statek. Właśnie tego się bałem, nie? Na jednym HP. Ej, powiem wam... Źle mi teraz, bo poza, w sensie na live'ie, no widzieliście, odrabiałem te medaliki spoko i w ogóle, a teraz znowu będzie taki kolejny odcinek, gdzie wyjdzie, że nie umiem grać, nie? Gdzie naprawdę, no nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć po prostu. Zwłaszcza, że no ci gracze nie są wcale jacyś bardzo, wiecie, mocni, tylko po prostu, no daje się łatwo podejść. Powinienem zamiast wysłać na niego te grupy, chociaż nie, akurat te grupy balonów to był akurat, nie wiem, to był, wydaje mi się, dobry pomysł, ale... Po prostu za mało najwidoczniej, za słabo go zraszowałem, bo ja nie chciałem rozwalić tego czerwonego sterowca, bo wiedziałbym, że okej, rozwaliłbym czerwoną warstwę, ale i tak bym nie rozwalił tej niebieskiej, nie? Więc po prostu bym tylko bym się sam wykończył, no ale akurat wydaje mi się, że no to było głupie, że mogłem próbować mimo wszystko, no ale cóż, nie cofnę tego, co narobiłem. Mogę jedynie liczyć na to, że wygram. A już liczyłem, że wygram tamten mecz, nie? Jeden HP mu zostało. Przynajmniej wiem, co dam na tytuł odcinka. Gościowi zostało 1 HP, 3 kropki. Nie, chociaż to za długi tytuł, muszę wymyślić coś krótszego, ale coś wymyślę w tym stylu.
Okej, okay, on jakoś tam całkiem zaczął... Okej, okay, powstały armaty, super, bo w czwartej rundzie już mogę wysłać na niego czarne baloniki i zobaczycie, co się stanie. Jak czarne baloniki, to te armaty po prostu zmiażdżą, naprawdę. To w sensie... No... Tak będzie. Tak będzie, zobaczycie. Dobra, na razie super i wysyłamy teraz czarne baloniki. Czarne baloniki i zobaczycie, co się stanie. Ja raczej powinienem jako tako bez problemu sobie z tym radzić. No chociaż w sumie to są szybkie balony, więc może niekoniecznie. Muszę szybko postawić... Szybko postawić kolejny piorun. Okej, okay, on postawił już małpkę z shurikenami, która mu... No, która rozwiąże mu ten problem z czarnymi balonikami. No okej, okay, on w tym momencie też zboostował. Dobra, powinienem mieć jeszcze więcej tych magów z błyskawicami. Jeszcze więcej. Bo tak to faktycznie robi się dla mnie niebezpieczna sytuacja. Nie wiem, czy jak ja nie zraszuję żółtymi balonami, czy ja sam siebie nie wykończę. Powinienem to robić ostrożnie. Głównie powinienem oszczędzać w tym momencie, więc polecę może zwykłymi niebieskimi. One i tak tutaj w tym trybie dodają dużo golda. W sensie no 3,6 to jest 3,4, przepraszam. To jest, wydaje mi się, że i tak nie najgorzej. Dobra, trzy błyskawice. Tutaj bardzo bym chciał postawić tego takiego, wiecie co... Chyba tutaj jest ulepszenie, to ulepszenie jest takie całkiem spoko na grupy balonów, tak mi się wydaje. Dobra. No trochę się tu tak średnio dzieje. Trochę się to tak średnio dzieje, bym powiedział. Na co on będzie słaby? Regrow Rainbow Rushik raczej wybroni, nie? No ja też ewentualnie, jak on pociśnie na mnie regrow Rainbow Rusha, to ja też się będę bronił. Już mogę w sumie postawić tutaj tak shootera. On mi pomoże. No, zmieścisz się? Dobra. Powinienem też farmić. Strasznie się skupiam, wiecie, na tym, co powinienem zrobić. Znaczy to poniekąd dobrze, ale... Okej, okay, to jest to ulepszenie. Ono jest naprawdę spoko. Ono mi powinno tutaj całkiem... Całkiem tę grę ustabilizować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Cofający mag i mag... W sensie i zamrażająca małpka na samym końcu. To jest moim zdaniem... Winning. Czy tak faktycznie będzie? Zobaczymy. Oho, ja już dostaję. Niedobrze. Niestabilna sytuacja w takim razie. Ulepszym może, żeby szybciej strzelało. No i myślę, że warto byłoby tu mieć tę stunującą małpkę, nie? Przy okazji też spowalniającą sterowce, no bo nie ukrywam, że tutaj sterowce to będą bardzo niebezpieczne, szczególnie z tym, co ja mam aktualnie. Jak on by mi wysłał sterowiec, zauważcie, że on ma tego skilla, który jest w stanie zatrzymać sterowiec. Więc nawet jeżeli on sobie nie jest w stanie poradzić ze sterowcem, to jest w stanie go zatrzymać. Wiecie, w pewnym momencie w tego typu trybach nie liczy się to, kto jest w stanie coś rozwalić, tylko kto jest w stanie zatrzymać coś możliwie jak najdłużej. Wiecie, o co chodzi. Dobrze. Tego maga postawiam trochę beznadziejnie, bo nie ma zasięgu tu, widzicie? To jest trochę, no nie wiem, to jest trochę bezmyślne. Nawet nie tak trochę. On ma bardzo duży przychód, podejrzewam. Okej, okay, trochę ścięło. Bo ciągle na mnie coś wysyła, zresztą prawidłowo. Też tak powinienem grać. A postawmy sobie, może damy radę szybko te... kilka shurikenów. Stawić, dobra. A, było mnie stać i zacząłem wysyłać. I przestało mnie być stać. Dobra, zróbmy tak. Okej, okay, ta tuba, ten mortar. Co tutaj jest w stanie? Nie, on jest niebez... Nie wiem. To jest już ten moment gry, w którym ja nie do końca wiem, co mam szczerze zrobić. To nie ma sensu w ogóle wysłanie czegoś takiego, bo ta tuba to sobie poradzi z tego typu raszami w ogóle bez problemu. Powinienem jakiś magów na ogień ulepszyć, to na pewno, bo jednak w ogóle nie mam nic pod ogień tutaj kupionego, więc wypadałoby w końcu coś kupić. No niech będzie ten tak shooter pod skilla. Może mi się przydać, a wiecie, może być tak, że później nie zdążyłbym kupić. To jest krótka mapa, więc wolę, wiecie, wolę być... ostrożny. Dobra, tu myślę, że mogę postawić tak shootera, chociaż lepiej byłoby tu na przykład i fajnie by działał ten Ring of Fire.
Szczególnie na to, co teraz tu poleci. Te ceramiki, to myślę, że może mi się przydać ten Ring of Fire. No i co, zobaczymy, no. Late game'a, on ma małpki z shurikenami, armatę, mortara. No, late game ma mocny, gościu, nie? Late game ma bardzo mocny. No już z drugiej strony, czy ja wiem, jeżeli ja bym na niego teraz wysłał... Zróbmy tak. Zróbmy w ogóle może jakoś, wiecie, może jakoś tak. Tutaj sobie postawimy z tym skillem. W sumie też puśćmy skilla i spróbujmy. Gościu mnie ciągle raszuje, ma dość spory przychód, to na pewno. Ma pewnie dużo większy przychód od mojego, co zresztą na replayu można by sprawdzić. Zróbmy tak. Szybko kupimy coś. Wyślemy na niego kontrolny czerwony sterowiec. Ja mam nadzieję, że ja to przeżyję. Chociaż w sumie boję się, że się sam za, wiecie, takim raszem ścisnę. Okay, no jak Feniksa jeszcze kupię? No nie wiem. No dobrze, spróbujmy. Ojejku, super małpka i to jeszcze ze skillem. Ze skillem podniszczenie sterowców. No to świetnie, on ma jeszcze super małpkę. To już w ogóle świetnie się zapowiada. Dobrze, to powinno mi wystarczyć. Świątynię postawił. Chociaż z drugiej strony... No dobra. Okej. Okay. Wyślę dwa takie zombie w 32 rundzie. On je szybciej rozwali tą świątynią, ale nie wierzę, że on je rozwali, wiecie, tak w 100%. Tylko muszę go ścisnąć, zanim on postawi jakąś kolejną świątynię, bo on teraz będzie spamował mortarami. Ja muszę teraz postawić, będę stawiał na samym końcu, tylko coś, żeby być się w stanie, wiecie, wybronić przed jakimiś normalnymi raszami. I wyślę zombie, ja się przed nimi oczywiście nie wybronię, ale mam nadzieję, że on właśnie się wybroni. W sensie, że on, okej, bo on się zaczyna zastawiać, może lepiej byłoby teraz wysłać ze 3 zombie. Bo jakby mortar nie zatrzymuje zomgów, nie? Mortar nie zatrzymuje zomgów. Jakby jeżeli on się przed nimi... Chciałbym, aby on te zomgi rozwalił i nie był w stanie się bronić przed... Zróbmy tak. Na mnie też te zomgi polecą. Ja wycofam tutaj tę defensywę. Żebym tylko był w stanie się bronić przed tym, co leci na końcu, nie? Okej, okay, wait. Stop. Filip, to tak się nie bawimy. Dobra, pyk. No dawaj, o nie, ja sobie wyzerowałem pieniążki. Nie szkodzi. Jednak sobie poradził. Bo wiecie, w 32 rundzie te zombie są zboostowane. Więc mogłem czekać, ale wiecie, gra z nim do 32 rundy nie miałaby tu sensu, bo on postawi... Widzicie, czym on już się zostawia. To jest takie... I tak bym przegrał. W sensie... No jakby ma dużo lepsze wieżyczki pod late game'a. Ja pamiętam, że jak grałem kiedyś to Speed Battle, no to połączenie, jakim tutaj teraz grałem, które próbowałem wam pokazać, to działało, no ale cóż, widać już nie działa. Może ja nie powinienem o tej porze nagrywać. Może ja nie powinienem grać w tę grę. Cóż, moi drodzy, 3 mecze. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Wszystkie przegraliśmy. Nie wiem, głupio się czuję, więc nic nie będę mówił na koniec. Co mam powiedzieć? Dużo błędów z mojej strony. Ta taktyka, którą grałem, którą próbowałem wam pokazać, ona nie jest zła. Tylko no powinienem, akurat tego gościa powinienem dużo wcześniej cisnąć. Ja się troszeczkę bałem tutaj, wiecie, najpierw zakładałem, że no dobrze, najpierw ja muszę zbudować defensywę, potem dopiero go ścisnę niepotrzebnie. Powinienem go dużo wcześniej cisnąć. No, sporo moich błędów. Cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodobało. Trzymajcie się, do usłyszenia i postaram się w kolejnym odcinku, żeby to wyglądało ciutkę lepiej. Troszeczkę moje umiejętności poza odcinkami postaram się podszkolić, bo jednak no trochę w te baloniki nie grałem i no niestety. Chwilowo w ogóle na weekly boardsach pewnie no w ogóle nie mam, nic nie wygrałem nawet w tym sezonie, jeszcze nic nie grałem. Zaraz zobaczymy, ile przegrałem w prestiżu, to powinno być. Minus 96 tysięcy medalików. Dobrze, ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Miłego dnia wam życzę i cześć.